Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. Słuchajcie, dzisiaj chciałem pogadać na temat tego, dokąd to wszystko zmierza. Dokąd to wszystko zmierza i postanowiłem popatrzeć na to wszystko nie z punktu widzenia natchnienia Rydwanu Bożego, czy cokolwiek tutaj innego możecie sobie wsadzić, sposoby tłumaczenia, jakie próbuje stosować ciało kierownicze, ale spróbuję podejść do tych wszystkich zmian bardzo pragmatycznie. Bo już się słyszy, słuchajcie, że niektórzy starsi w niektórych zborach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, odmawiają wdrożenia zmian, są skonfundowani, nie wiedzą, co jest grane, wysyłają listy do Bethel, do ciała kierowniczego, do Warwick, z dodatkowymi pytaniami i dopóki tych odpowiedzi na te pytania nie dostaną, nie chcą wdrażać nowych zmian. No i można by powiedzieć, czy to jest początek schizmy, czy to jest jakiś początek może wybudzenia niektórych osób, czy ciało kierownicze zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie podjęło, kiedy zaczęło wprowadzać tak wiele zmian w tak krótkim czasie? I czemu to ma służyć tak naprawdę? Bo to są, słuchajcie, bardzo ważne pytania. Czy wiemy już ogólnie, jest to cytat samego ciała kierowniczego, że nie są natchnieni Duchem Świętym? To znaczy, że te zmiany nie wynikają z jakiegoś natchnienia Duchem Świętym. Zresztą żadne nauki ani wcześniejsze zmiany nie były efektem Ducha Świętego. Jest to bardzo ludzkie podejście. Popatrzmy na chwilę na korporację JWORK, po prostu dokładnie na to, czym jest, czyli korporacją. Jest to korporacja, która przez bardzo długi czas, słuchajcie, żyła ze sprzedaży swoich publikacji. I wiecie co? Bardzo mocno, ja pamiętam, kiedyś nagrałem taki podcast o Ramapo, że będziemy mieli, wiecie, Paradise Box, specjalny streaming, tak jak Netflix, ale w sumie pół żartem, pół serio stwierdzam, że to, co teraz robi korporacja, to próbuje się zaadoptować do nowych czasów i do nowych form zbierania pieniędzy. Wcześniej bardzo duże pieniądze były właśnie z publikacji, ze sprzedaży różnego rodzaju książek, szczególnie na Zachodzie, w Polsce akurat tego nie było. I na tym ta organizacja bardzo mocno zarabiała, plus oczywiście darowizny, składki i tak dalej. Ale zobaczcie, że właściwie teraz publikacje są bardzo cieniutkie, jest ich coraz mniej. W ogóle wydaje mi się, że te wszystkie maszyny drukarskie, to wszystko idzie na sprzedaż, bo już nie ma potrzeby posiadania tak wielkich drukarni. Kiedyś JWORK szczyciło się tym, że jest największą drukarnią na świecie, która drukuje w największej ilości języków, egzemplarzy, materiały religijne. Dzisiaj już nie robi to nikim wrażenia, ponieważ ta forma po prostu się przejadła, przestarzała. Okazało się, że przyszłość leży w internecie. Dlatego też JW.org bardzo mocno inwestuje w nowe materiały, wideo, w streaming swój, JW Broadcasting. Możecie się spodziewać jeszcze więcej materiałów, będą pierwsze seriale o Jezusie między innymi. I z tego, co widzieliśmy na corocznym zgromadzeniu statutowym podczas przemówienia, które miał Stephen Ladd, to nie szczędzono pieniędzy w inwestycje, w to, żeby zbudować, wiecie, w Australii bodajże, makietę i w Izraelu makietę dawnych miast, do tego się bardzo mocno przykładają i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie moim zdaniem korporacja JWORK wchodzi bardzo mocno w streaming. Subskrypcja już jest, tak jak wiecie, w Stanach jest to około $10 od ochrzczonego i nieochrzczonego głosiciela. Niektóre zbory na to nie stać, to też są już jakieś tam informacje, ale prawda jest taka, słuchajcie, że dostaje się subskrypcję od głosiciela. No bo nie wyobrażam sobie, żeby streaming JW.org nagle był płatny. No chyba, że za jakiś czas zobaczymy, wiecie, materiały podstawowe i materiały premium i te materiały premium będą płatne kartą. Wcale by mnie to nie zdziwiło, szczerze mówiąc, jeżeli pójdą zupełnie model subskrypcji, jeżeli chodzi o swój własny kanał. No ale z drugiej strony to by się kłóciło, wiecie, z takim wezwaniem darmo dostaliście, darmo dawajcie. No bo jeżeli zaczną charge'ować tak naprawdę za swoje materiały, nie wysokich lotów zresztą, no to może się okazać, że niewiele osób chce ich oglądać. Znacznie łatwiej jest pobierać potajemnie subskrypcję od głosiciela, gdzie macie 100% subskrypcję wszystkich ochrzczonych świadków i nieochrzczonych Jehowy, którzy są po prostu w zborze, bo nie płacą oni indywidualnie, tylko jest to niejako ściągane z kasy zborowej. Także zmienia się model biznesowy. No ale słuchajcie, ten model biznesowy jeszcze musi mieć odbiorców. I myślę, że to jest główny trigger, przed którym stoi ciało kierownicze. To znaczy, już jakiś czas temu bardzo głośno było o tym, że młodzi nie garną się do przywilejów. Że niespecjalnie im się chce pewne rzeczy. Kolejna, trzecia, czwarta, piąta generacja
ma już dosyć słuchania o Armagedonie, patrzą z politowaniem na swoją babcię, czy inne osoby, które od, wiecie, 60 lat czeka na Armagedon i doczekać się nie może. Po prostu bycie świadkiem Jehowy jest pewnym stylem życia. Już teraz, best life ever, to jest taki, wiecie, fajny slogan, który sobie ukuli świadkowie Jehowy i pokazują to szczególnie, jeżeli chodzi o stanie na stojaku. Także to jest best life ever, po prostu najlepsze, co możesz zrobić ze swoim życiem, to stać na stojaku. No, powodzenia. Jest to trochę ironiczne, ale wiecie co? Wydaje mi się, że korporacja po prostu, z tego co też mówią kanały, zatrudniła agencję PR-ową i próbuje wyjść z kryzysu wizerunku, a jednocześnie odnaleźć się w nowej rzeczywistości, już nie tak do końca przychylnej dla niej, bo przez bardzo długi czas świadkowie jechali na starym, na pewnym takim renomie, jaką kiedyś sobie wypracowali, czyli uczciwych pracowników, uczciwych ludzi, wiecie, takich szlachetnych, którzy byli prześladowani w trakcie wojny. Do dzisiaj tymi starymi kartami JW.org próbuje grać, ale to wszystko, słuchajcie, działa na stary narybek, a nie na nowy. A jak powiedział Jezus, nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. I ponieważ nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, to trzeba zmienić bukłaki, czyli nauki. Także myślę, że ten werset miałby dość duże zastosowanie i byłby pomocny w zrozumieniu tych ogromnych zmian, jakie przychodzą i jeszcze nadejdą w korporacji JW.org. Otóż korporacja JW.org, słuchajcie, musi wymienić swoje bukłaki. Stare wino, czyli stara gwardia, stare pokolenie, no nie wiem, czy doczeka roku 2040, gdzie niby ma być już do tego czasu koniec tego świata. Sama korporacja jakimś specjalnie cudem nie specjalnie się tymi swoimi datami przejmuje, bo inwestuje dużo w nieruchomości, kupuje, sprzedaje, rozbudowuje. Jak na moje oko, to oni niespecjalnie się przyjmują tym końcem świata. Wręcz zachowują się, bym powiedział, jak ludzie za czasów Noego, o których mówił Jezus, że jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich. Moim zdaniem korporacja trochę też mocno się zajmuje sprawami materialnymi. Bo gdyby naprawdę, słuchajcie, wierzyli, że do roku 2040 już jest koniec, szluz, to po cholerę kupować nowe grunty, po cholerę budować nowe sale królestwa czy jakiekolwiek studnia nagrań. Zaraz cała ziemia będzie wasza. Cała ziemia. Nieruchomością będzie cała ziemia, bo wszystko będzie należało do ludu Bożego przecież. Także po co teraz wydawać takie grube miliony? Po co? Jakiś czas temu mówiłem, że lepiej byłoby zainwestować, wiecie, w to, żeby zrobić jakąś reklamę na tych słynnych... jak to się nazywa? Znowu mi wypadło z głowy. Jak na złość? Poczekajcie. A już pamiętam, chodziło o Super Bowl. Więc jakiś czas temu mówiłem o tym, żeby wykupić jakieś reklamy na Super Bowl i głosić koniec świata, że jeżeli naprawdę w to wierzymy, to powinni to robić. Ale z jakiegoś dziwnego powodu korporacja zrobiła inaczej, wysłała ponad 1000 swoich ochotników, którzy stali przy wejściu i rozdawali traktaty. Także słuchajcie, na pewno nie były to traktaty o końcu świata. Zresztą ostatni wydana broszura, Czyńcie uczniów i z uśmiechniętymi twarzami, niespecjalnie pokazuje grozę Armagedonu. Także słuchajcie, korporacja moim zdaniem stanęła na bardzo dużym bezdrożu. To znaczy stare pokolenie po prostu zaczyna wymierać, a młode pokolenie, kolejne generacje, czwarta, piąta, niespecjalnie się garną. I coraz trudniej, szczególnie w krajach rozwiniętych typu USA czy Europa, pozyskać ludzi z zewnątrz. Dlaczego? No dlatego, że jest internet, że ci ludzie czytają informacje na temat świadków, że głośno się mówi o sytuacji na przykład w Norwegii. I kiedy ludzie zapoznają się z takimi, wiecie, informacjami na temat tego, czym naprawdę pachnie bycie świadkiem Jehowy, no to niespecjalnie mają ochotę zostać jednym z nich. A dzięki działaniom odstępców, no myślę, że internet całkowicie został mocno uświadomiony tym, jakie małym druczkiem rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o kwestie organizacji. Także myślę sobie, że tylko i wyłącznie aktywni świadkowie Jehowy, którzy naprawdę wierzą w to, co głoszą, i nie sięgają do świeckich źródeł, tylko czytają ze strony JW.org, mogą jeszcze wierzyć w pewną narrację, bo zauważcie, drodzy, że do dzisiaj nie ma żadnej wzmianki na temat sytuacji w Norwegii. Ja zawsze powtarzam, o każdej siostrze z Rosji, która jeszcze czeka na wyrok, jeszcze nie dostała tego wyroku, albo dostała w zawiasach, jest pełna informacja, zdjęcie, jej życiorys i tak dalej, natomiast o jednej z najważniejszych spraw sądowych w Norwegii nie ma po prostu nic. No, tak jak mówię, kiedyś pamiętam wielokrotnie, powtarzaliśmy jak mantrę jako świadkowie Jehowy, że to, co czyni Biblię autentyczną, to jest właśnie to, że mówi otwarcie o błędach swoich przywódców, królów,
Natomiast świeccy królowie, tam typu Egipt czy inne mocarstwa, wychwalały tylko sukcesy swoich władców i to świadczy o tym, że były to przekłamane wersje historii. I to był oczywiście duży plus dla Biblii, ale jak patrzę sobie na obecną strategię komunikacyjną JW.org, to zdecydowanie poszli torem, że tak powiem, faryzeuszy, to faraonów, cokolwiek jeszcze na F można znaleźć, czyli chwalimy się sukcesami, a milczymy na temat naszych porażek, które także są. No i co będzie dalej, słuchajcie, i jaki jest tego cel? Moim zdaniem, nakręciłem już taki podcast, ciało kierownicze sobie wyważyło, jakie są koszty utraty części starego narybku w zamian za zachęcenie młodego narybku do tego, żeby dalej funkcjonować. To, że spadło już ograniczenia wiekowe co do, wiecie, sług pomocniczych i starszych, to już wiadomo. Tylko co z tego, że spadły, jeżeli dalej ci ludzie się nie garną do bycia starszym? No więc może popuścimy im brodę, pozwolimy chodzić z brodą, może pozwolimy im chodzić bez krawata, może pozwolimy chodzić bez marynarki, wprowadzimy większy light po prostu w zborze. Te wszystkie zmiany, słuchajcie, są zmianami skierowanymi centralnie do młodzieży. Bo starsze pokolenie, na przykład mojej matki, mówi o tym, że ono nie czuje się teraz tak komfortowo w zborze, bo ta wyjątkowość, te gładko ogolone twarze, te ubrania były czymś takim właśnie, wiecie, że kobiety miały sukienki. To właśnie świadczyło o tej inności. A teraz to wszystko tak wygląda, mówi, że jakby była na jakimś świeckim zgromadzeniu. Mówi, nie czuję zupełnie różnicy. Próbuję się przestawić jakoś pozytywnie, natomiast no, skoro organizacja tak mówi, to tak może być. I wiecie, i myślę sobie, że te wszystkie zmiany, także co do kwestii traktowania wykluczonych, to są zmiany, które mają zatrzeć złe wrażenie, bo młodzi ludzie, także Świadkowie Jehowy, czytają i jeszcze raz czytają internet. To nie jest tak, że te osoby nie zaglądają do internetu, a nawet jeżeli oni nie zaglądają, to mówią im o tym inne osoby. Także wydaje mi się, że po prostu jest łapanie nowego narybka, jest tworzenie nowych bukłaków, bardziej lightowej wersji organizacji, korporacji, która ma być, wiecie, ten best life ever ma być takim właśnie hasłem przewodnim, że bycie w korporacji JW.org to nie coś nieprzyjemnego, tylko to jest cudowne, wspaniałe przeżycie, służenie prawdziwemu Bogu, który nie narzuca niczego. Ciało kierownicze to zawsze uśmiechnięci, weseli dziadkowie, z bródką, prawie jak święty Mikołaje. No a jeżeli część starej trzody odpadnie, to trudno. I tak umrą, słuchajcie. Ja wiem, że to brzmi bardzo brutalnie, ale każda korporacja, słuchajcie, tak robi. Każda korporacja, kiedy widzi, że ich, że tak powiem, grupa kliencka docelowa się wykrusza, szuka nowej grupy klienckiej. To jest bardzo proste, słuchajcie. Jeżeli nowa grupa kliencka nie przyjmuje obecnego produktu, bo on jest niedopasowany do jej potrzeb, no to trzeba coś tutaj złagodzić, trzeba coś tutaj zmienić, trzeba czymś to uatrakcyjnić. I myślę sobie, że te wszystkie zmiany, gdzieś tam też, słuchajcie, chodzą słuchy, że będą zdjęte kwestie urodzin, na przykład dla młodych. Wyobraźcie sobie, że na przykład młodzi Świadkowie Jehowy będą mogli oficjalnie obchodzić urodziny ze swoimi przyjaciółmi. No bardzo duża zmiana. A te wszystkie biedne ciocie i wujkowie, którzy przez lata odmawiali swoim dzieciom urodzin, którzy sami nie obchodzili swoich urodzin, którzy tak naprawdę nigdy nie mieli żadnych powodów do celebracji, oprócz być może rocznicy małżeńskiej, bo to jeszcze było akceptowane przez świadków, no cóż, okazuje się, że ich ofiara była zbędna, że urodziny nie są takie złe. Ale tak jak mówię, tego jeszcze nie ma oficjalnie, więc nakręcę na tym podcast na pewno, kiedy takie nowe światło wypłynie, jeżeli wypłynie. Inne, wiecie, poglądy mówią o tym, że rok 14 zostanie powoli marnigalizacja. Zmarginalizowany. Wybaczcie mi to przejęzyczenie, ale po prostu czasami tak człowiek ma. W każdym razie, że rok 14 zostanie całkowicie właściwie później wycięty, że zostanie jego wartość gdzieś tam, czy ważność zostanie gdzieś zminimalizowana. I ja myślę sobie, że jeżeli tak będzie, to też będzie dowód na to, że walczy się o nowe pokolenie świadków, o kolejną generację. Posłuchajcie, dla młodych świadków w wieku lat 15-20 rok 14 naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Tak jak 607, tak jak wiele innych, tak jak 75, tak jak 25, to tylko stare wycieruchy znają te informacje. To tylko starsze pokolenie, które żyło tym rokiem 14, że to pokolenie przyjmie, tak naprawdę ma jakiś sentyment do tego roku. Ale nowe pokolenie, słuchajcie, nowe pokolenie naprawdę ma to w pompie. Oni chcą cieszyć się pewnym stylem życia, bycia Świadkiem Jehowy.
I ten styl życia moim zdaniem zostanie im bardzo mocno popuszczony, żeby zachęcić ich do tego i pokazać im, że to coś atrakcyjnego, że jest to atrakcyjna alternatywa. Tak myślę. Nie wiem jak ze studiami wyższymi, ale myślę sobie, że to też będzie powoli, powoli wygaszane w takim znaczeniu, że nie będzie już to tak mocno napiętnowane, jak było za czasów Antyny Morisa, bo pamiętajcie, że najwięcej podcastów, w cudzysłowie, nagrań wideo, gdzie były piętnowane studia wyższe, to wyszły od pana Antony Morisa i jego już, tego pana już nie ma. Wydaje mi się, że on był takim bardzo dużym hamulcowym, który bardzo dużo swoich prywatnych opinii wygłaszał i po prostu został zdjęty. Pamiętacie, spodnie w rurki obcisłe i tak dalej. Te wszystkie jego prywatne komentarze przez długi czas były tolerowane i myślę sobie, że był on tą osobą, która bardzo mocno chciała zachować pewne status quo organizacji, w której się dobrze czuł po prostu. W której on się dobrze czuł. Natomiast inni członkowie ciała kierowniczego i myślę sobie, że niepisanym liderem jest Jeffrey Jackson, przepatrzyli się temu wszystkiemu, poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że tak dłużej być nie może, że ogólnie wszystko leci na pysk i trzeba coś zrobić, coś zmienić, żeby to się zaczęło kręcić na nowo. Także nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, a ponieważ młode wino niespecjalnie chce w ogóle być wlewane do starych bukłaków, to trzeba, słuchajcie, zmienić bukłaki. I to jest właśnie proces, moim zdaniem, zmieniania bukłaków, w który weszła bardzo mocno korporacja Odwork. Na pewno pomaga im w tym różnego rodzaju zewnętrzne firmy konsultingowe, PR-owe, jeżeli chodzi o kwestie wyjścia z kryzysu. Radzą sobie jak radzą, pieniędzy mają w bród, więc spokojnie stać ich na zatrudnienie najlepszych. Moim zdaniem tych zmian będzie jeszcze więcej. I moim zdaniem nie przejdą te zmiany tak lekko. Tak jak już mówiłem na początku podcastu, już się słyszy o tym, słuchajcie, że niektórzy starsi się obruszają, jeżeli chodzi o pewne zmiany. Ja im się wcale nie dziwię, bo jeżeli ja bym był takim starszym, który jeszcze 2 tygodnie temu wygłaszał wykład, czy potrzeby zborowe, jak leciało to chyba na kanale Korneliusza, gdzie powtarzał jak mantrę starą zasadę, że nie witamy się z takimi ludźmi i że w ogóle nie możemy, i że to jest zalecenie Jehowy, i że nawet gdybyśmy chcieli się przywitać, to nie możemy. I tydzień później gościu dostaje na twarz nowe zalecenia z ciała kierowniczego, no to jakiego buraka z siebie robi? Mam tylko nadzieję, że może pobudzi go to do myślenia tych starszych, że są tak naprawdę marionetkami, takimi papetami ciała kierowniczego i po prostu powtarzają jak papugi to, co im każą, nie mając tym wszystkim żadnego własnego rozeznania ani własnego zdania. Oby niektórzy starsi się obudzili, bo zapewniam was, drodzy starsi, jeżeli słuchacie, że tych zmian będzie jeszcze więcej. I naprawdę ja bym na waszym miejscu, jeżeli chodzi o potrzeby zboru, ogólnie unikał trudnych tematów, bo może się okazać, że za miesiąc, za dwa, za trzy będziecie musieli wszystko dosłownie odszczekać. Więc domyślam się, że niektórzy starsi też będą, mówię, którzy są starymi bukłakami, będą niezadowoleni z tego wszystkiego. Ale słuchajcie, gra się toczy o przyszłość organizacji. A przyszłością każdej organizacji jest młody klient, nie stary. Jak patrzę na niektóre zbory, słuchajcie, to są to domy spokojnej starości. Czasami jeszcze jak jeździłem z wykładami i byłem w niektórych zborach, to naprawdę na palcach jednej ręki można było zobaczyć młode małżeństwa z dziećmi. Były czasami małżeństwa w średnim wieku bez dzieci, ale najwięcej było osób 60+. Taka jest brutalna prawda. I teraz, no właśnie, jak zachęcić tych młodych? Jak zachęcić tych młodych? Myślę, że dla młodych bardzo dużą zmianą był sam COVID. To też warto powiedzieć, bo gra się toczy o serca młodych. I w COVID-zie, kiedy były, wiecie, zebrania na Zoomie, kiedy oni nie mieli relacji ze sobą, zborowych, jakichś tam takich przyjacielskich, no bo wszyscy się bali, ale jednocześnie na przykład chodzili do szkoły, to siłą rzeczy zawiązywali kontakty i relacje z kolegami ze szkoły, bo tam widzieli się z nimi codziennie, a zebrań byli pozbawieni niejako, czyli nie mieli tej naturalnej relacji, kontaktu z młodymi, innymi świadkami Jehowy. Więc bardzo dużo rzeczy zaczęło się psuć, myślę, w czasie COVID-u, znaczy psuć, naprawiać tak naprawdę, i myślę, że to jest trochę takie nie do odratowania. Teraz tam Jodwork jakoś to próbuje, ale myślę sobie, że te 2-3 lata bardzo dużo zmieniły, szczególnie wśród młodych ludzi. Także słuchajcie, te zmiany idą zgodnie z zasadą daj mi człowieka, a znajdę paragraf. To znaczy jest pewien cel wyznaczony. Celem jest reaktywowanie młodych, zachęcenie ich do działania, no i oczywiście zwiększenie ich takiej zaangażowania w korporację Odwork. I teraz dla tego celu korporacja i ciało kierownicze jest gotowe poświęcić bardzo wiele, także swoje wieloletnie tradycje, z których kiedyś byli bardzo dumni. Tak jak mówię, te tradycje są zrzucane niczym stare szaty, niczym stare bukłaki wylewane, żeby tylko pozyskać nowy narybek. I to jest w sumie z jednej strony dobra wiadomość, z drugiej strony zła wiadomość. Moim zdaniem korporacja tak łatwo nie odda rządu dusz i będzie walczyła na każdy możliwy sposób. Jest gotowa poświęcić stary narybek, jak najbardziej, nie ma z tym żadnego problemu. Oni sobie wszystko przekalkulowali i oni patrzą, wiecie, na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat w przód. Mówię o tych agencjach na przykład, które im pomagają. I tutaj
statystyka jest nieubłagana. Jeżeli tych zmian nie będzie, to po prostu organizacja wymrze, a młodzi, którzy jeszcze zostają, po prostu zaczną się wykruszać. Oczywiście duża nadzieja jest w krajach rozwijających się, typu Ameryka Południowa, Afryka, tam jest bardzo dużo młodych, tylko to są biedne kraje. A w tym wszystkim, słuchajcie, chodzi przede wszystkim o kasę. O kasę. Bo tak jak mówiłem wcześniej, subskrypcja na Świadka Jehowy to jest $10 w USA. Nie wiem, ile jest w Afryce, ale na pewno $10. Może $1, może nic nawet jeszcze, bo może mają wersję demo, wiecie, tak zwaną trialową i może jeszcze nie muszą nic płacić, tego nie wiemy. Aczkolwiek już w ostatnim filmiku kongresowym był pokazany, że nawet będąc w obozie dla uchodźców, należy wrzucać do skrzynki, czyli pewne zachowania już są wpajane tamtejszym ludziom, którzy mają bardzo niewiele pieniędzy. Także gra się toczy, słuchajcie, o bardzo wysoką stawkę i ja się wcale nie dziwię, że bardzo wielu wieloletnich świadków Jehowy będzie się czuło coraz mniej komfortowo w nowej wizji organizacji, będzie próbowało odnaleźć się w tym nowym miejscu, ale będzie to dla nich bardzo trudne. Ale z drugiej strony myślę, że pozostaną, bo co innego im zostaje? Przyznanie się do błędu, przyznanie się do tego, że robiło się pewne rzeczy niepotrzebnie, to jest czasami bardzo wysoka cena, jaką trzeba zapłacić. Moim zdaniem, tak jak już mówiłem we wcześniejszym podcaście, wyparcie i racjonalizacja to są jedyne narzędzia, jakie zostały tym ludziom do tego, żeby jakoś tam funkcjonować w organizacji, bo gdyby musieli uczciwie spojrzeć, wiecie, w lustro na to, co robili i na to, co się okazało, że nie było potrzebne, no to mogliby się z tym czuć bardzo niekomfortowo. Także nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. Myślę, że to powinno być myśl przewodnia i hasło tegoroczne, jeżeli chodzi o JW.org, bo dokładnie wszystkie zmiany idą zgodnie z tym duchem. Walczymy o nowy narybek, stary narybek i tak z nami zostanie, a jak nie zostanie, to trudno, i tak wymrze. Tyle ode mnie, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.